24 lutego mój kraj zaczął wojnę z Ukrainą. Napadł o 4 nad ranem. Ja wtedy spałam, ale obudziłam się o 6, jak obudziło mnie moje dziecko. Otworzyłam wtedy komórkę i zaczęłam czytać wiadomości od was, bo dzień przed wrzuciłam nowy film na kanał i mam taki zwyczaj, że sprawdzam komentarze. I ludzie do mnie zaczęli pisać, że Rosja napadła na Ukrainę. I wtedy pamiętam, że cały świat mi się zawalił. Było bardzo, bardzo ciężko. Nawet teraz wspominać o tym, o tych całych uczuciach wywołuje u mnie bardzo silne emocje, które w ciągu tych 3 tygodni cały czas się pojawiają. To, co wtedy wydarzyło się, to jest przestępstwo wojenne i to przestępstwo wojenne się nie kończy. Mam dużo znajomych, mam dużo przyjaciół z Ukrainy. Niektórzy ciągle tam mieszkają, niektórzy mieszkają w Europie, ale mają w Ukrainie rodzinę, przyjaciół, znajomych, swoje ulubione miejsca, kafejki, restauracje, parki itd. To, co im bardzo, bardzo jest w życiu drogie. I mój kraj teraz to niszczy. Ja nawet nie porównuję swoich uczuć do uczuć Ukraińców. Wiem, że im teraz jest bardzo, bardzo ciężko, walczą o swoje życie. Dużo dzieci nie rozumieją, dlaczego spadają rakiety na ich doma. Ja też tego nie rozumiem. Jako, że jestem Rosjanką, to dzisiaj w tym odcinku będę mówić o Rosji, o Rosjanach, co teraz myślą o wojnie, czy popierają Putina, czy nie popierają Putina. O tym, co ja widzę, o tym, co ja czuję. Niektórym z was nie spodoba się to, co ja dzisiaj powiem. Niektórzy pomyślą, że usprawiedliwiam Rosjan znowu, że nie mówię do końca prawdy, że staram się omijać jakieś ciężkie tematy. Powiem wam, że to naprawdę to jest bardzo ciężki temat, który przerasta nie jedną osobę. Jestem zwykłą osobą i odpowiem wam na wasze pytanie, które zadaliście mi tydzień temu dotyczące wojny, na tyle dobrze, na ile umiem. To, jaka będzie wasza reakcja, no to zależy od waszego doświadczenia i od tego, na ile możecie być wyrozumiałymi. Ja rozumiem, bo jak się traci rodziny, jak się traci dzieci, trudno być wyrozumiałym. Jak widzisz, jak obok naród jest bombardowany innym państwem, to sympatia jest oczywiście do tego narodu, który jest teraz w zagrożeniu, który jest teraz w biedzie. I ja rozumiem całą agresję, która jest sprowokowana tymi akcjami, które robi moje państwo. Więc teraz ja tylko proszę być wysłuchana, bo ja wiem, że macie te pytania i spróbuję na nie odpowiedzieć. Przed tym, jak przejdę do pytań, chcę wam powiedzieć, że wszystkie pieniądze, które zarobię na tym filmie, odpowiadając na wasze pytania, które wy mi zadaliście, to przekażę na pomoc uchodźcom. Więc jeśli nie jest to dla was trudne, to proszę nie pomijajcie reklam, bo każde wasze obejrzenie, odsłona reklam, to będzie dodatkowe wsparcie dla uchodźców. Pod tym postem, który teraz otworzyłam, w którym ja was poprosiłam, żebyście zadali mi pytanie, jest teraz 271 komentarz. Nie będę w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania w tym filmie, ale jeśli będziecie potrzebować, żebym nagrała kolejny film, to proszę napiszcie mi i umówimy się, że będzie druga część tego filmu. Ciekawa jestem, czy w Rosji rzeczywiście przestał działać wolny internet i popularne media społecznościowe. I jak na tę sytuację reagują Rosjanie, zwłaszcza młodzie. Jeszcze przed 24 lutego te media niezależne miały problemy zrobione przez władze, ale jednak mogły działać. A to, co nastąpiło po 24, to jest zupełnie katastrofa mediów wolnych, bo przyjęli takie prawo o fejkach. To znaczy, że jeśli jakieś media i nawet jako osoba, na przykład ja,
użyję takich określeń, czy pokażę taką informację, która nie była potwierdzona oficjalnie przez władze Rosji, to podpada pod takie prawo o fejkach i może być wysłane do więzienia. To oznacza, że любого naszego сотрудника można posadzić na długo. Od 2 do 15. A czemu? To fake. А почему это фейк? Если мы все это проверили из 2-3 источников, у нас есть видео все. Потому что мы считаем это фейком, понятно? Я говорю, ну при чем здесь? Это же не фейк, это же вот правда. Про раненых правда, правда про убитых. Ну а как? Это наша работа. Выяснять количество жертв и показывать людям, собственно говоря, реальные масштабы происходящего. Вот если будет принят этот закон, и в нем будут эти сроки, каким образом кто-то из нас может рисковать тюремным заключением коллег. Ну, каким образом? А новость проходит у нас вот в этом режиме, их много новостей. В этом режиме, то есть цепочка, через которую проходит новость, она состоит там, ну, из десятка точно людей. Ну, это что? Это там, этап для всех новостников, этап для специальных корреспондентов. И если будет принят этот закон, это закон, поглощающий вообще деятельность самостоятельных медиа в России. Просто поглощающий целиком и сразу же. И то значит, что, например, не можно называть то, что сейчас происходит в Украине, войной. Официальные медиа говорят, что нет никакой войны, это спецоперация. Некоторые медиа, их есть очень мало, осталось. И с огромным риском для себя działają dalej. Jest na przykład portal Meduza, jest on chyba na Łotwie i stąd dziennikarze pokazują, co tak naprawdę się dzieje i nazywają tą spec-operację prawidłowo, jak to powinno być nazwane, wojną. Instagram był też zablokowany przez to, że Rosja stwierdziła, że tam jest zagrożenie dla obywateli rosyjskich, tam jest hate speech w stosunku do Rosjan, nie tylko do wojennych, a też dla cywili. I to jest bardzo niebezpieczne, trzeba zamknąć Instagram. A Facebook był jeszcze zamknięty wcześniej, zablokowany wcześniej niż Instagram. No jest po prostu, Rosja się zamyka. Mam nadzieję, że nie będzie odłączenie od sieci globalnej. Jednak jeszcze ludzie używają VPN i mogą sobie wejść na Facebook czy na Instagram. Kiedy zamykał się Instagram, to oczywiście młodzi, no, nie podobało im się to, szczególnie tym, którzy pracowali nad tym. W Rosji, jeśli nie wiecie, jest taki ogromny rynek sprzedawania usług przez Instagram. I to zaczyna się od jakichś usług, na przykład wizualizacji swojego kontentu, który masz, jakieś robienie zdjęć i tak dalej. I ludzie na tym zarabiają ogromne pieniądze. I też są różne małe biznesy, jak na przykład można kupić, zamówić sobie jakąś wiązankę, albo pani obok w bloku zamówić torty, które ona robi i wrzuca na internet, albo brwi jakieś malowanie i tak dalej. Więc to też wszystko zamknęło się i no, ludzie nie byli z tego powodu zadowoleni. I co mnie bardzo, bardzo tak, no to było niemiłe, że duży taki blogery milczeli, jak zaczęła się wojna, bali się coś powiedzieć, a jak powiedzieli, że zamknął Instagram, to zaczęli zbierać podpisy różne. Ребят, очень важная информация. Мы боремся за то, чтобы Инсту сохранили. Я нахожусь в Совете блогеров при Совете Федерации. У меня сейчас проходит мероприятие. Я сижу в каморке, решаю вопросы. Żeby Instagram nie zamknęli. Ale to po prostu rzuca się w oczy, tak? Takie akcje różne, zbieranie podpisów, żeby nie zamknęli Instagram. Proszę o omówienie kilku ostatnich badań socjologicznych i sondażowych w sprawie wojny na Ukrainie. Nawet zakładając, że są w części zafałszowane, to może być dla polskiej publiczności interesujące. Tak, to jest interesujące nawet dla mnie. Jak ktoś mówi, że 70% osób popiera to, co teraz się dzieje w Ukrainie, to proszę nie wierzyć żadnym państwowym teraz sondażom, bo są po prostu niewiarygodne. Po pierwsze, inaczej postawione są pytania. Nie mówią tak, że co wy myślicie o wojnie?
na Ukrainie. Mówią zawsze, co wy myślicie o specoperacji, która teraz prowadzi się w Ukrainie z celem tego, żeby wyzwolić naród ukraiński od faszystów i takie tam rzeczy, tak? Więc to zupełnie inaczej jest postawione pytanie, po pierwsze. Po drugie, teraz ludzie boją się odpowiadać na sondaże. Szczególnie tacy, którzy są przeciwko tej specoperacji. Więc oczywiście, jak mniej osób odpowie przeciwko, no to będzie tych głosów, którzy są za, więcej. Więc proszę, proszę nie patrzeć na te sondaże, są po prostu nieprawdziwe i w takiej sytuacji, kiedy jest w kraju totalny terror, nie mogą być prawdziwe. Co musiałoby się stać, żeby Rosjanie zmienili swój imperialny i militarystyczny obraz relacji między państwami? Historia powinna być inaczej przekazywana ludziom, bo teraz ludzie się jednoczą na takim pomyśle, że faszyzm to jest najgorsze, co w ogóle może być, i Putin buduje tą narrację na tym, że tamci są faszystami, a Rosja jest taka jedyna, taki bohater całego świata i ona wszystkich wyzwoli. Więc ta narracja historyczna musi być zmieniona. Musimy też, jak Niemcy po wojnie, przyznać się w tym, co się stało, że ludzie muszą to widzieć, ludzie muszą to przeżyć i wtedy ta narracja będzie zmieniona. Tak, mam nadzieję taką. No i władza oczywiście, żeby ta narracja historyczna była zmieniona, to władza musi się zmienić. Współczuję tobie, że musisz się tłumaczyć za swój kraj, przyjmować na siebie krytykę, serdeczności i spokoju. Bardzo dziękuję za takie komentarze. Dostaję dużo ciepłych komentarzy i czasami mi się wydaje, że jesteście za mili i dostaję dużo wsparcia. I nie będę ukrywać, że potrzebuję wsparcia teraz, bo oczywiście nie mogę porównywać swoich uczuć do uczuć Ukraińców, ale proszę pamiętać i proszę po prostu wiedzieć, jeśli o tym jeszcze nie zastanawialiście się, że Rosjanie, którzy mieszkają, szczególnie ci, którzy mieszkają teraz za granicą, no czują tą presję, chociaż ja nie spotkałam żadnej osoby osobiście, która by mi coś złego powiedziała, ale jak to jest, nie wiem, w mediach, czy gdzieś tam czytasz i tak dalej, jak wszędzie widzisz ukraińskie flagi, to jest super, to ja naprawdę to, co widzę, jakie wsparcie teraz otrzymują Ukraińcy, to jest niesamowite. Ale jednocześnie, jak ty wszędzie widzisz napisy rosyjski wojenny karabli, to wszędzie i to dławi ciebie jako osobę właśnie pochodzącą z Rosji i po prostu czasami trzeba, żeby ktoś podszedł i powiedział, że słuchaj, to nie twoja wina i rób, co możesz zrobić i każde twoje działanie się liczy. Właśnie ta kolektywna wina to jest złe, bo człowiek coś chce, stara się coś robić, ale mu i tak mówią, że ty jako naród jesteś głównym, no i ty po prostu jesteś rozdarty, ty nie wiesz, co robić. Jak twoja władza, jeśli mieszkasz w Rosji, to mówi ci, że wszyscy są przeciwko nas i ty zaczynasz to naprawdę widzieć w komentarzach w internecie i to cię tak atakuje. Jak ja słyszałam takie historie, jak dużo osób, które nie są przyzwyczajone do krytyki, jak 10 dni temu były przeciwko wojnie, ale cały czas spotykałem się w internecie z informacją, że Rosja jest odpowiedzialna, każdy Rosjanin odpowie za to, że jest winny i tak dalej, to po prostu tak mocno działa na te osoby i ty nie wiesz, ty myślisz, że naprawdę każdy nas nienawidzi i ty się zamykasz i ty mówisz, że no dobra, okej, cały świat mnie nienawidzi, no to przynajmniej w Rosji jest mój dom, no to w ogóle co ja mam zrobić? No nic nie będę robić, więc takie działania, takie komentarze o tym, że wszyscy w Rosji są źli, to po pierwsze to nie są prawdziwi, bo no jest dużo osób, które coś robią, które siedzą w więzieniach, które były zabite i no nie można wszystkich generalizować i proszę tego nie robić, bo to sprzyja planom Putina, żeby rozsiać
nienawiść i żeby zjednoczyć naród rosyjski przeciwko Zachodu i dlatego, żeby usprawiedliwić swoje akcje, które on teraz robi, które są przestępcze i które są obrzydliwe i które po prostu wkurzają bardzo dużo osób w Rosji. Czy nie obawia się pani, że wyrażanie swojej opinii o wojnie może sprowadzić jakieś szykany na pani rodziców? Ja obawiam się o wszystko codziennie teraz, te dwa tygodnie, które teraz, trzy tygodnie, które teraz mijają, to czuję cały czas trwogę, ale też nie mogę niczego nie mówić. Mówię tylko to, co ja czuję, nie mówię o rodzicach. Rodzice mają swoje życie, każdy człowiek ma swoje życie i swoje poglądy. I ja w tym filmie wyrażam tylko swoje poglądy, swoje opinie, to, co ja myślę i nie jest to związane z nikim innym, nie z moim mężem, córką, rodzicami, dziadkami itd. Cześć, w jednym ze swoich filmików odwiedziłeś szkołę, w której uczy twoja koleżanka. Powiedz proszę, jaki ona ma stosunek do wydarzeń na Ukrainie. Wracając do swojej odpowiedzi, niestety nie mogę opowiedzieć to, co myślą moi znajomi, nazywając ich imiona, bo teraz nie jest bezpiecznie cokolwiek wyrażać jakąś opinię w Rosji i to, co ja teraz jestem w Polsce, to mi ułatwia, że ja mogę coś powiedzieć. Oczywiście nie zwalnia to od tego, że mogą mnie aresztować, nawet jak ja jestem w innym kraju, ale jest mi po prostu, mniej się boję, bo mam gdzie żyć, pracuję nie w Rosji, i jest mi po prostu łatwiej, a niestety nie mogę mówić otwarcie o swoich przyjacielach. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Czy władza w Rosji w sposób szczególny patrzy obecnie nauczycielom na ręce, na przykład nauczycielom historii? Na to mogę odpowiedzieć ogólnie, z tego co czytam, z tego co widzę, z tego jakie ja historie dostaję. Tak, władza w Rosji teraz naprawdę patrzy nauczycielom na ręce, wydają instrukcje, jak trzeba dzieciom opowiadać o tym, co się dzieje teraz, dlaczego ta specoperacja była nieunikniona. Jak uważacie, że rzeczywiście zakończyliśmy wojnę, którą przeciw nas rozwiązali Rosjanie? Czy uważacie, że jest tak nazywani nazisty, wzrośnieni na Ukrainie? Кто такие нацисты? Я рассказывала вам уже или нет? Нацисты. Кто это такие? Это бандеровцы. Кто такие бандеровцы? Дело в том, что Украина в годы Великой Отечественной войны была оккупированной территорией. То есть немцы заняли Украину. Вы знаете, да? Что да, действительно были бои, но тем не менее немцы легко заняли Украину. И заняли они ее, ну, во-первых, потому что тогда еще и российская армия не очень была готова к отпору фашистской агрессии. А самое главное, наверное, потому что было очень много пособников, помощников у немцев занять Украину. Это как раз люди, которые очень легко переходили на сторону фашистов. Они продавали своих односельчан. А ведь мы же на сегодняшний день ведем уничтожение военных объектов и оружия на Украине и стараемся сберечь мирное население. Теряем своих людей, что меня страшно возмущает. Но тем не менее мы создаем гуманитарные коридоры, чтобы мирные жители могли выйти. А нацисты их не выпускают, прикрываясь ими, потому что они знают, что пока есть мирное население, мы не будем стрелять по нему. К тому же, что творится, но они, люди, которые, посмотрите новостные передачи, но людям рассказывают правду, что же там происходит. Хотя, вы мне скажете, Ирина Ильинична, откуда вы знаете, что это правда? Ребята, я выросла в этой стране. Я здесь училась, меня здесь лечили, здесь растет моя дочь, здесь жили мои родители. Это родина? А скажите, пожалуйста, кто к родине относится? В смысле? Как безродный. Человек, которого ну, просто-напросто мы не признаем за нормального человека, правда? Мы говорим, что без флага, без родины, это что-то вот такое.
Вот, поэтому это моя родина, и я хочу верить той власти, которая, да, я могу на нее обижаться там за какие-то моменты, но тем не менее, я почему-то думаю, что они действительно в настоящий момент решают вопросы и нашей безопасности, и нашей самостоятельности. Ну і стараємося власне збудувати таком з'єднати зараз і діти, і показати їм, що Росія є така сильна і велика, і робимо різні акції, наприклад, та літера Z, яку зараз направду ненавидить, і яку ненавидить цілий світ, певне. І увірте мені, дуже Росія ненавидить цієї літери, і видається, вона дуже-дуже страшна. Znowu przeczytałam słowo wsparcia. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Zwyczajni mieszkańcy, jak reagują na te brednie, na przykład Ławrowa, czy telewizji rosyjskiej, czy wierzą bezkrytycznie w narrację oficjalnych źródeł? Chciałabym powiedzieć, że nie wierzą, ale z tego, co ja widzę, bardzo niestety dużo osób wierzy w to, co mówi Ławrow, czy co mówi Putin. I może tak jest im łatwiej nie myśleć o tym, że mieszkasz w państwie agresorze, i z tego, co ja widzę, że ta propaganda na telewizji jest po prostu taka mocna, jest bardzo mocna i tak wyprała ludziom mózgi. Ja przed 24 lutego ja nie miałam pojęcia, na jaką skalę to jest i jak to jest straszne, jak ludzie wierzą w to. Mam koleżankę, która jest pół Ukrainka, pół Rosjanka. I jej mama jest Ukrainka i ona widzi, co się dzieje. Ona rozmawia ze swoim ciocią, ze swoim siostrą i resztą rodziny. I ona jest przestraszona, ale wtedy, kiedy zaczęła rozmawiać o tym ze swoim mężem, który jest były wojenny, on jej powiedział, że on w to nie wierzy i on jest przekonany, że Rosja strzela tylko po bazom wojennym, bo no, może mu jest ciężko ułożyć to w głowie, że on jest wojenny i jak inny wojenny może strzelać do zwykłych ludzi. Po prostu to go pewnie też przerasta i to jest, no to jest dramat. To jest dramat ludzi, to jest dramat rodzin. W Rosji teraz jest społeczeństwo bardzo podzielone. Wszyscy plują na siebie, a to jest taka ogromna złość. Ogromna złość na to, co się dzieje. Ludzie jasno widzą, że Rosja pogrąża w ciemności i krzyczą o tym, że coś się dzieje, a ich rodzina jest głucha i nawet mieszkają biednie, ale słuchają prezydenta. No to jest straszna sytuacja. Mój przyjaciel ponad 20 lat temu ożenił się z Rosjanką, zamieszkali w Polsce. Przez ten czas mogą obserwować, jak zmienia się jej stosunek do historii, który uczonej w Rosji. To był wieloletni i myślę, że bolesny dla niej proces. Staraliśmy się nie komentować jej czasami szokujących dla nas poglądów, rozumieliśmy, co jej wpajano, nie chcieliśmy, by jej czuła się atakowana. Jak to wyglądało u ciebie? Mogę się dołączyć do doświadczeń tej koleżanki, o której teraz mówisz. Tak, u mnie też to wszystko się zmieniało, na przykład, nasze różne takie problemy historyczne. Wcześniej nam po prostu mówili, że no, były jakieś terytoria dołączone, Polska i tak dalej, że tutaj był ten Związek Radziecki i miał wpływy na inne państwa poza Związkiem Radzieckim i wszyscy jakoś tak mieszkali i tak dalej. No teraz inaczej zupełnie na to patrzę. Oczy mi się otworzyły na różne rzeczy, na różne wydarzenia. No myślę, że tak. Myślę, że to bardzo, bardzo zmienia perspektywę od tego, to zależy, gdzie mieszkasz, jaką narrację słuchasz, jacy ludzie są wokół ciebie, jakie książki czytasz. Ale bardzo, bardzo dużo to zmienia od tego, z jakimi ludźmi mieszkasz. Ja mieszkam z mężem Polakiem i rozmawiamy czasami o historii i też chodziłam na uniwersytet tutaj w Polsce przez rok i uczyłam się historii takiej, której się uczą Polacy i no dużo rzeczy inaczej po prostu patrzymy na nie. Nie możemy pozwolić wlać sobie nienawiści do serca. Dziękuję. Nie możemy pozwolić.
Czy twoim zdaniem wycofanie się z zagranicznych sklepów i firm pokazuje przeciętnemu obywatelowi, że Rosja robi coś złego, czy wręcz odwrotnie, że jest to dowód na to, że Zachód jest zły? Komuś to pokazuje na pewno. Tym osobom, które wierzą w telewizji, to jest dodatkowy dowód na to, że Zachód jest zły, a Rosja jest jedyna, czysta, fajna, jasna i wszyscy są przeciwko niej, ale dobra, to jednak te wszystkie sklepy i firmy, pożegnajmy się z nimi, teraz robimy coś swojego, rosyjskiego, fajnego i pokażemy wszystkim, jacy jesteśmy silni. No niestety tak Rosja nigdy nie pokaże, bo bardzo dużo rzeczy takich niezbędnych produkuje się poza Rosją i teraz ja szczególnie bardzo się boję, że dzieci nie będą dostawać leków takich, które będą potrzebować, że stomatologia po prostu wstanie, że teraz mówię, że i protezy dla ludzi też już po prostu nie będzie w Rosji, bo to wszystko jest zawożone z zagranicy. To mnie jako osobę, jak człowieka, mnie to bardzo straszy. Ale to, że sklepy i firmy się zamykają, no to ja wiem, jaka powinna być reakcja. Mam nadzieję, że coraz większej liczbie osób w Rosji będzie wiadomo, o co tutaj chodzi i będą jakoś się zastanawiać, dlaczego taka duża liczba firm wyszła ze współpracy z Rosją. No chciałabym w to wierzyć. Ale no na razie nie widzę, żeby wszyscy tak myśleli, żeby wszyscy rozumieli, o co tutaj chodzi. Zastanawiam się, jak przeżywają tą sytuację twoje najbliżsi, rodzice i siostra. No rodzice teraz są w Rosji, no co, mówią mi, żebym ja się nie martwiła o nich, oni jakoś tam wytrzymają i mama zrobiła zakupy wcześniej. No nie tak, że wcześniej przed wojną, bo nie wiedzieliśmy, że oczywiście nie chcieliśmy myśleć, że jakaś wojna będzie. To nie po prostu w głowie, jak u wielu z was pewnie się nie mieściło, że coś takiego jest możliwe. Ale w pierwszych dniach wojny już widzieliśmy, że to będzie totalna katastrofa, to mama zrobiła jakieś tam zapasy. Siostra jest w Czechach, jest wszystko w porządku, chociaż ona jest bardzo, bardzo przerażona tym, co się teraz dzieje. Rektor pierwszego dnia wysłał wszystkim studentom wiadomość, w której powiedział, że studenci z Ukrainy, on jest jakby z nimi i współczuje bardzo. To studenci z jej roku, ci, którzy znają ją osobiście, napisali też do niej wiadomość, że wiedzą, że ona też bardzo przeżywa to i to też, ona też jest ofiarą tego wszystkiego, co się dzieje. Wysłali jej też swoje współczucie i wsparcie. To było bardzo, bardzo miłe i dla mnie to też jest dobry znak, bo ja wiem, że wokół niej są dobrzy ludzie. Czy ludzie w Rosji zdają sobie sprawę, ile żołnierzy rosyjskich ginie na Ukrainie oraz czy rozmawiają między sobą o potencjalnym obaleniu Putina przez generałów lub przez wywiad w związku z dużymi stratami podczas inwazji na Ukrainę i pogarszeniem się sytuacji ekonomicznej w Rosji? Ile żołnierzy rosyjskich ginie? Mi się wydaje, że nie do końca zdają sobie sprawę ci, którzy wierzą w propagandę. Władza nie mówi, ile osób zginęło. Chyba z tydzień temu powiedzieli, że 500 osób zginęło, co oczywiście jest nieprawdą, ale po prostu tego faktu się omija, bo na pewno się boją powiedzieć, ile osób zginęło. Jakby po co była ta wojna, tak? Po co tyle osób zginęło, to oczywiście będą pytania u ludzi. Ale to na pewno nie da się tego ukryć. Na pewno ludzie się dowiedzą. Jak powiedział Christo Groziew, wszystkie śmierci wojenne powyżej 2000 osób, to już jest ogromna katastrofa, której po prostu no, ludzie to będą widzieć. Tego no, nie da się ukryć. To nie, oczywiście każda śmierć jest tragedią, ale to już nie 100 osób. Tak? To jest to, co wszystko powyżej 2000 osób, to jest ogromna liczba. Понимаете, чем чревато вообще окончание войны для Путина? Это тем, что он должен тогда сказать, что вот нас всем матерям ответит, вот ваш приходит, а тот не приходит, да? Поэтому для него очень страшный и сложный момент будет объявить окончание войны сейчас. А второе, это уже на второй ваш вопрос, насколько это доведет до протестов. Я думаю, что
России до сих пор никогда исторически ничего не менялось из-за низов, но очень часто недовольство низов было оно становилось инструментом для расправ, скажем, на фелите. Jesteś nadzieją na to, że w tym imperium zła są jeszcze dobrzy ludzie. Na pewno są, jest ich bardzo dużo. Zostawię Wam kanały na YouTubie osób, które od dłuższego czasu starają się walczyć z systemem. Są tam różne, zapraszają różnych gości, robią różne wywiady, starają się coś robić, krzyczą do ludzi, opowiadają im. Czasami mi piszecie, żebym ja opowiadała po rosyjsku dla Rosjan, co się dzieje. Uwierzcie mi, jest bardzo dużo Rosjan, którzy to robią. I Rosjan, którzy mają większy autorytet niż ja mam. Ten kanał nie był zakładany po to, żeby opowiadać różne tematy polityczne. W ogóle, ja nie jestem politykiem. No, będę czasami tutaj się pojawiać i opowiadać tylko w języku polskim. Nie będę tego mówić w języku rosyjskim. Opowiadam po rosyjsku tylko na Instagramie, gdzie mam więcej osób rosyjskojęzycznych. A żeby robić filmy po rosyjsku, no jest ich dużo, jest ich mnóstwo. Po polsku jest mniej. Więc no, robię to, co mogę. Wczoraj obejrzałam, a raczej wysłuchałam rozmowy rosyjskich żołnierzy, o ile można ich tak nazwać, którzy szabrują ukraińskie domy i zabijają cywilów. Te nagrania były tym bardziej przerażające, bo ich żony absolutnie tego nie potępiły, wręcz cieszą się, że dostaną za zrabowane futro czy mikser kosztem ludzkiego życia. I to jest właśnie to, co słychać w Rosji. Trochę zabija mnie słuchanie tego, niektórych nagrań. I no, cieszy mnie to, jeśli tak można powiedzieć, że coś w ogóle może cieszyć na tej wojnie. Oczywiście nic tam radosnego nie ma. Jednak dużo żołnierzy poddają się i nie chcą walczyć. Albo też są nagrania, gdzie dzwonią do matek i mówią, że to jest piekło i żałują, że tutaj poszli i że ich wciągnięto i no, po prostu nie wiedzą, co im zrobić ze sobą i chcą już umrzeć. Więc różnie są ludzie, no i są, jak my widzimy, bardzo źli i mężczyźni, kobiety. Mam nadzieję, że takich nagrań i że takich postępowań jest o wiele mniej niż czegoś dobrego w świecie. Czy twoja rodzina w Rosji jest bezpieczna? Jeśli tak można powiedzieć, mniej więcej. No, nie latają bomby. Czy sankcje jakoś wpłynęły na ich poziom życia? Wszystkie towary teraz podrożały. 1,5 razy, 2 razy, 3 razy. Jak na przykład zarabiasz 5000 zł na warunki polskie w Polsce i następnego miesiąca zaczynasz zarabiać 2500? No właśnie. Tak wpłynęły, tak będą wpływać na życie Rosjan. Tylko że w Rosji bardzo mało osób zarabia 5000 zł, więc te wszystkie ceny mają teraz europejskie. Pokazywałam w jednym ze swoich filmów, ile to tam wtedy to kosztowało. Boję się, że w sklepach będą pustki i braknie pracy. No, na szczęście na razie moi rodzice nie stracili pracy. Że w sklepach będą pustki, no nie wiedzą. Tak, niektóre półki już są puste. W telewizorze mówią, że oczywiście to jest wszystko nieprawda, że będą pełne półki, że tylko ludzie się boją i dlatego wszystko wykupili. Zobaczymy, jak to będzie. Ja nie jestem optymistycznie nastawiona. Dziękuję, Karol, za to pytanie i za zmartwienie się tym, co tam słychać u moich rodziców, u mojej cioci, babcie. Bardzo, bardzo dziękuję Wam wszystkim, bo tych pytań było dużo o rodzicach i o siostrze i o babcie. Wiem, że miasta sybiryjskie od dawna mają mnie po drodze z dzisiejszą władzą w Rosji. Czy duże są tam demonstracje teraz? I tak, i nie. Na warunki Rosji oczywiście wszyscy się skarżą, że bardzo mało osób wychodzi, bo taki ogromny kraj. Ale ze względu na to,
że mogą cię wsadzić do więzienia, że możesz nie zobaczyć swoich dzieci, że mogą cię zabrać dzieci, że musisz zapłacić ogromną karę, na przykład 10-krotną swojej wypłaty, no to biorąc to wszystko pod uwagę, no to wtedy wydaje się, że dużo osób wychodzi. Ale wtedy, kiedy zaczynasz myśleć, ile osób ginie w Ukrainie, ile osób staje pod czołgami, to wtedy znowu ci się wydaje, że mało osób wychodzi. Więc to zależy od tego, jak ty na to popatrzysz i jak to w ogóle ułożysz sobie w głowie, jak to może porównujesz ze swoim życiem, czy ty byś wyszedł w takich sytuacjach, czy nie. W Rosji teraz jest totalny terror, jest masakra. Jakbym ja miała córkę w Rosji dorosłą, jakbym była starszą osobą, jakby ta córka mi powiedziała, że idzie teraz na demonstrację, to nie wiem, czy ja bym ją puściła, bo to, co teraz dzieje się w tych aresztach, no ludzie biją, ludzie... Dobrze, ludzie nie mordują, ale ty naprawdę wiesz, że do tego jest bardzo, bardzo niedługo. No. Ой. Я такая, она мне как кайфует это ж моя. Да посмотри на нее. Ну да, это чему? Чего кип, потому что я чуть меньше, за это надо на Путин сказать. Все, Путин на нашей стороне. Вы враги России, вы враги народа. Все. Дело в шляпе. Еще премию за это получишь. Ай, если больно. Больно, больно. Ну она не мылась неделю. Ты, они все такие, ты на них на всех смотри. Да мы здесь уже больше суток. Да. Мы здесь больше суток. Здесь, блин, какие-то. Откуда узнали о проведении? Любовь к себе должна быть какая-то. Ой, отказываюсь от принятия. Я тебя ради чего? Я тоже верю. Вы? Меня мужчина привез и сбивает, и я... Zatrzymują nawet dzieci na demonstracjach. To nie jest tak jak w Polsce. Ty wychodzisz i policja pilnuje, żeby nic tobie się nie stało. W Rosji policja ochrania władzę, ochrania rząd od ludzi. Od zwykłych ludzi, którzy czegoś chcą, którzy chcą normalnie żyć, którzy chcą, żeby ich przyszłość nie była od nich zabrana. Oczywiście głupio mi mówić teraz o zatrzymaniach, aresztach i jakimś ryzyku, tak? Kiedy giną ludzie, to jest w ogóle... Ale taka jest niestety prawda. I nawet ten spadek gospodarki nie na wszystkich zadziała, żeby wyszli. Niestety, ludzie będą niezadowoleni, ale może tak być, że będą niezadowoleni tylko w kuchni u siebie, będą mówić złe rzeczy i oszczędzać. A żeby wyjść, no i nie wiem. A jak ty odbierasz to, co się dzieje teraz, w tej chwili? Czy czujesz się w jakiś sposób szykanowana z powodu twojego pochodzenia? Mam sentyment do Rosji jako kraju, jako ludzi, nie do władzy. Chyba już odpowiedziałam na to pytanie. Jest ciężko. Jest ciężko widzieć, jak twoja kultura, nie to, że ona zanika, ona po prostu, jej też zabrali przyszłość. Jak ty widzisz, jak ten, w każdej sferze rozwoju jakiegoś kulturowego, sportowego, wszystko będzie zabrane. Ludzie już nie będą z taką chęcią czytać Anny Karieniny czy oglądać rosyjskie filmy, bo to wszystko będzie przypominać tą agresję, którą zrobił Putin przeciwko ludziom, przeciwko dzieciom. I ja to rozumiem, ale jednak to nie wyklucza moich takich smutnych bardzo emocji. To jest moja kultura. I jak to w ogóle można było zabić tą kulturę w ciągu 3 tygodni ona jest ciągle zabijana, ale już była zabita już pierwszego tygodnia tej wojny. Czy myślisz, że oligarchowie przeciwstawiają się polityce Kremla z uwagi na sankcje odpływu kapitału?
Nie wiem, ale jestem pewna, że są teraz prosto przerażeni i bardzo niezadowoleni. Widzę, że tutaj są pytania o tym, jak media na Krymie pokazują wojnę. Niestety nie wiem, nie mam takich źródeł informacji z Krymu, ale widzę pytanie, czy na antenie zdarzają się wpadki dziennikarskie, gości programów lub prezenterzy niechcący ujawniają prawdę. Była bardzo głośna akcja, może wielu osób z Was słyszeli o tym, że redaktorka wiadomości w efirze online wyszła z plakatem, na którym było napisane No War, nie wierzcie propagandzie, wam gdzieś wrót, i wstała za prezenterką wiadomości, która akurat opowiadała o wiadomościach, coś tam się zdarzyło, to było na kanale takim jednym z największych propagandyjskich kanałów, innych w Rosji nie ma teraz. No a ta dziewczyna po prostu bardzo, bardzo odważna wstała z plakatem, trzymała go i krzyczała, że stanowicie to wojnę. I ktoś myślał, że to jest fake jakiś, to jest nieprawda, nie mogło tak się zdarzyć. Ja wierzę w to, że to nie był żaden fake. Ta dziewczyna na razie dostała mandat tylko na 30 tysięcy rubli, ale ten mandat dostała nie za to, że tak wyszło z tym plakatem, a za to, że nagrała siebie na wideo, gdzie nazwała tą specoperację wojną. То, что сейчас происходит на Украине, это преступление. И Россия – страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит на совести только одного человека. И этот человек – Владимир Путин. Мой отец – украинец, моя мать – русская. И они никогда не были врагами. К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это. Słyszałam, że Ukraińcy, bardzo dużo Ukraińców mówi o to, że a to fake, to nieprawda, to rosyjska propaganda znowu działa i tak dalej. I to bardzo, bardzo mnie zraniło, to co ona zrobiła. Matka dwóch dzieci zrobiła coś takiego na Lizzie, to jest niesamowite. Dla mnie ona jest bohaterką, że ona wyszła. Możecie przeczytać jej wywiady, też postaram się wszystko zebrać i na dół Wam w opis tego filmika wstawić. Ona mówi, że ona tego tak naprawdę nie przemyślała do końca, tylko miała takie coś, że ona wiedziała, że musi to zrobić. Nawet musiała to zrobić dla siebie. I teraz jeszcze czekają na sąd, co będzie za to, że ona wyszła, i może na nią czekać kara taka bardziej poważna. Już jako dla przestępcy i może trafić do więzienia. Właśnie przeczytałam komentarz rosyjski, że 70% ludzi w Rosji popiera Putina i go uwielbia, a w telewizji nie ma cenzury. Może to był jakiś komentarz żartobliwy, a ja nie znam się na rosyjskich żartach, ale jeśli to prawda, to niestety Rosja będzie zawsze krajem ludzi kochających dyktaturę i nie znoszących dwóch słów wolność i pokój. Proszę nie wierzyć każdemu komentarzowi, które pani spotyka w internecie, bo teraz trolle bardzo się uaktywniły i naprawdę piszą różne komentarze, i to okej, to zwrócę się do tego komentarza także, że nie można ufać sondażom teraz w takich sytuacjach, po prostu żadnemu sondażowi nie można ufać, o tym ja mówiłam wcześniej. No a cenzura oczywiście w telewizji jest, jak odłączają internet, jak włączają Facebook, YouTube, teraz chcą zamknąć, Instagram, różne media, niezależne są na nich takie, są po prostu prześladowane, no to oczywiście, że jest cenzura. Jest ogromna cenzura, jakiej, no nie wiem, ja nie wiem, jakie jest w Korei Północnej, no do niej my po prostu zmierzamy. A, już widzę ten komentarz, o którym pisała pani. Z Cvieta Ver. Nie надо говорить, что все боятся. Jezu, nie, to jest nieprawda. To jest jakieś... Nie wiem, albo to jest bardzo głupia osoba, albo to jest troll. To jest może prawdziwa osoba, która nie interesuje się niezależnymi mediami, która jest w swoim świecie, która właśnie jest taką ofiarą propagandy. Bardzo mało osób w Rosji podróżuje. Wyobraźcie sobie, że tylko 28-29% mieszkańców Rosji mają zewnętrzny paszport. Już opowiadam, co to jest. Mamy
paszport wewnętrzny, z którym załatwiasz sprawy wewnątrz kraju, a dlatego, żeby gdzieś pojechać, musisz sobie wyrobić taki jakby paszport, jak wy wyrabiacie paszport, tak? My wyrabiamy taki paszport zewnętrzny. No to tylko 28-29% w ogóle procent ma, posiada taki paszport. Ja już nie mówię o tym, ile osób ma wizę aktualnie, więc no, ludzie niektórzy wyrabiają te paszporty i nigdzie sobie i tak nie lecą. Więc bardzo mało osób zobaczyło, jak tak naprawdę jest na Zachodzie. Jedyne źródło ich informacji to jest telewizor. A jak telewizja pokazuje, że na Zachodzie jest źle, na Zachodzie mieszkają tylko geje i robią straszne rzeczy, mordują dzieci i są tam faszyści, no to ty po prostu nie masz obrazu normalnego w głowie, masz takie popsuty telewizor. I no niestety, tak jest. Ja powtórzę. Ja nie wiedziałam, że tak dużo osób wierzy w propagandę. Myślałam nad tym, żeby zamknąć komentarze pod tym filmikiem, jednak nie będę tego robić, tylko raczej ja nie będę tam często zaglądać, bo to niedobrze mi się robi od niektórych komentarzy. I jest teraz takie, są takie teraz czasy bardzo trudne, w tym bardzo trudne dla mnie. I proszę o wyrozumiałość, jak nawet na wasz najlepszy komentarz nie odpowiem. Ale proszę pisać, na pewno pokażę to innym ludziom, pokażę to innym Rosjanom, że odróżniacie, że Rosja to nie jest Kreml. Ci wszyscy, którzy wierzą w propagandę, no to nie jest cała Rosja. Dużo jest osób, które walczą z systemem skutecznie albo mniej skutecznie, ale jest ich dużo i będzie coraz więcej. Dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną. Dziękuję za wasze wsparcie. Dziękuję, że oglądaliście dzisiaj reklamy. Te pieniądze będą wysłane do, jak już mówiłam, do uchodźców. Nie twoje nie.